Natomiast to jest tego typu myślenie, to nie przeszkadza tym ludziom zakończyć ten straszliwy wywód sformułowaniem, że oczywiście muszą oddać pieniądze. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, a niby dlaczego mają nam dać pieniądze, skoro to jest niepotrzebne? Znaczy, co, mają się opodatkować na naszą rzecz? Czy to jest tak, że my jesteśmy tacy wspaniali, że nas powinni płacić jeszcze przez 100 lat? To jakieś kompletnie irracjonalne pomysły. Ale to jest właśnie to. Jesteśmy przeciwko, ale żądamy. To jest absolutnie niemożliwe. I drugi bardzo ciekawy przykład, ale już nie taki, żeby był dla mnie powodem do takich złośliwości. Niezwykle ciekawy przykład to jest Libertas. Libertas polegający na tym, że Galilei, słynny milioner, zastosował taki chwyt, że on jest absolutnie proeuropejski. On jest ekstremalnie proeuropejski. Ja bym powiedział, że nikt jeszcze w historii Europy nie był tak proeuropejski jak on. To jest skrajna postać proeuropejskości. Proszę zwrócić uwagę, po raz pierwszy ktoś założył jedną partię europejską. Tego się jeszcze nikt nie odważył zrobić. To jest pierwszy raz. Nie szereg partii powiązanych. Nie. Jedną partię. Jest jedna partia europejska z jednym szefem we wszystkich państwach. O jednej nazwie. Ona się nazywa Libertas. Po drugie, Galilei proponuje, żeby grupę najwyższych urzędników, czyli komisarzy, wybierać w wyborach bezpośrednich. Niech Państwo zobrażą, to jest tak, jakbyśmy w Polsce wybierali bezpośrednio nie tylko prezydenta, ale cały rząd. Niech Państwo sobie wyobrażą, że wybieramy premiera, wszystkich ministrów w wyborach bezpośrednich. To oni są tacy silni, że oni są nie do zmiany. Galilei proponuje, żeby wybierać komisarzy bezpośrednio, żeby była ta skrajna postać demokracji. Równocześnie Galilei uważa, że zły jest traktat lizboński. Więc on jest antytraktatowy, ale proeuropejski. I teraz pisz tu, znaczy bądź tu mądry i pisz wiersze. To znaczy, tak naprawdę o co chodzi? Ponieważ okazuje się, że osoby, które się wokół niego gromadzą, to są skrajni antyeuropejczycy. I teraz skrajni antyeuropejczycy wchodzą do struktur, które są skrajnie proeuropejskie, ale za to antytraktatowe. Bardzo ciekawe. Ja muszę powiedzieć, z dużym zainteresowaniem to obserwuję, bo kompletnie nie wiem, do czego to zmierza. Bo to jest ciekawe, bo jak pytamy uczestników tego ruchu w Polsce, którzy są ewidentnie antyeuropejscy, dlaczego są w ruchu, które są proeuropejskie, prawda? Bo oni są przeciwko traktatowi. No tak, ale są za silną Europą, to jak? Ja muszę, nie potrafię jeszcze odpowiedzieć, bo na razie wydaje mi się, że to jest raczej takie miejsce, gdzie się gromadzą. Znaczy wszyscy antyeuropejczycy się tam gromadzą, zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest nowość, natomiast najbardziej to jest właśnie ciekawe, że antyeuropejczycy wchodzą do partii paneuropejskiej. To jest nowość. Także, proszę Państwa, chciałem jeszcze raz to powtórzyć. Po pierwsze podział lewica, prawica gospodarcza. Po drugie lewica, prawica obyczajowa. Po trzecie proeuropejczycy, antyeuropejczycy. I teraz, jeżeli mamy mówić o Europie, to tak jak gazety. Gazet nie ma obiektywnych. Nigdzie na świecie. Nigdzie na świecie nie ma obiektywnych gazet, to Państwo wiecie. Bo gazety muszą z czegoś żyć. Gazety przeważnie nie żyją ze sprzedaży, tylko gazety przeważnie żyją z reklam. W związku z czym są związane z określonymi środowiskami. I to dobrze. Jak Państwo chcecie poczytać w prawo, to czytacie inną gazetę, jak chcecie poczytać w lewo, to czytacie inną gazetę. Chyba, że ktoś jest tak naiwny, że uważa, że weźmie gazetę i przeczyta prawdę. Prawda? Nie, gazety mają tylko podawać prawdę o faktach. Ale później już je komentują w sposób ewidentny. Tak to już jest na świecie. W związku z czym tak samo jest z politykami. Politycy nie są ekspertami bezstronnymi, tylko są ludźmi o określonych poglądach. Zresztą ja wszystko, co ja Państwu za chwilę jeszcze powiem o Unii Europejskiej, tego już nie będzie dużo, to mówione z pewnej perspektywy. Ja jestem po pierwsze chrześcijańskim demokratą w sensie ekonomicznym, jestem zwolennikiem społecznej gospodarki rynkowej, nie jestem skrajnym liberałem. Jestem człowiekiem, który w sposób określony patrzy na gospodarkę i sprawy społeczne. Od wielu lat zresztą działamy z panią poseł i myślę, że działamy w podobnym duchu. Razem działaliśmy od wielu lat, właśnie bardzo dokładnie zwracając uwagę na konsekwencje społeczne gospodarki rynkowej. Bez gospodarki rynkowej się nie da,
ale bez konsekwencji społecznych się też nie da. Rynek krewskiego nie załatwi. To jest pierwsze. Po drugie, jestem oczywiście w rozumieniu ideowym na prawo, jestem konserwatystą, w tym rozumieniu przywiązania do wartości chrześcijańskich. I to jest druga sprawa. I po trzecie, jestem ze środowiska absolutnie proeuropejskiego, bo uważam, że to jest korzystne dla Polski. Ja uważam, że to jest korzystne dla Polski, w związku z czym... I teraz, jeżeli Państwo mniej więcej wiecie, kim ja jestem, to od tego momentu, teraz, oczywiście jest wiadomo, w jaki sposób się argumentuje. Argumentuje się zgodnie ze swoimi poglądami. Nie mówiąc o tym, że ja wiem wszystko, tylko mówiąc, że z mojego punktu widzenia to jest tak. W związku z czym, chciałbym tylko pokazać Państwu kilka trudnych momentów w Europie, z mojej perspektywy, które wszyscy, całą Europę czekają i nas czekają jako Polskę. Najtrudniejszy problem dzisiaj, najbardziej skomplikowany, to jest oczywiście kryzys. Ale zanim powiem o kryzysie, to powiem tylko dwie rzeczy, które są niezwykle ważne. Mianowicie, proszę Państwa, w takim normalnym funkcjonowaniu, jak ludzie chodzą po ulicach i czasami sobie zadają pytanie, którego głośno nie zadają, bo nie chcą wychodzić na głupich czy niezorientowanych. A tak właśnie, po co to w ogóle jest ta Unia? Tak naprawdę. Prawda? Po co to jest? Odpowiedź jest bardzo prosta. To w gruncie rzeczy jest po to, żeby nie było wojny. Tyle. Żeby nie było konfliktu. Żeby wzajemnie się nie niszczyć. A reszta to jest konsekwencja. Czy to będzie szło przez gospodarkę, czy będzie szło przez kulturę, to jest inna sprawa. Najważniejsze jest, żeby nie było konfliktu. W związku z czym tak myśleli ojcowie Europy. Bo to było po wojnie, chcieli uniknąć. To jest do dzisiaj aktualne. Do dzisiaj aktualne. Więc co jest najważniejsze? Najważniejsze jest być razem. To jest najważniejsze, to jest kluczowe. Być razem. A jak być razem? A kto to wie? Proszę Państwa, kto to wie, co trzeba będzie razem zrobić? Za 5 lat, za 10 lat. A kto to wie? Będzie może trzeba wymyślić nowy traktat. Może trzeba będzie zmienić struktury. Może trzeba będzie dołożyć pieniędzy. Może trzeba będzie ująć pieniędzy. Kto to wie? To jest żywa struktura. Żywa struktura, która się zmienia. Najważniejsze jest, żeby być razem i żeby się dogadywać, żeby się nie rozejść. Żeby się nie rozpadło, żeby się nie pokłócić. Bo to jest tutaj zupełnie kluczowe. W związku z czym, tak, niech Państwo jakby tak na to patrzą, to trochę przypomina kwestię rodziny. To jest typowe skojarzenie dla chrześcijańskiego demokraty, jak się walczy istotę rodziny. Proszę Państwa, to jak ktoś zakłada rodzinę, to co się dzieje? Rezygnuje ze swojej wolności. Nie wiem, czy Państwo zwrócili taką uwagę. To młodym ludziom, jak się to mówi, to nie do końca wierzą. Ale ja rezygnuję z części mojej wolności i teraz wchodzę do czegoś zupełnie innego i mam inną wolność. Ale z tej mojej już skończyło się, było, minęło. Już, prawda? Już nie ma tak, że robię co chcę. Skończyło się. Już nie robię tego, co chcę. Teraz robię to, co jest ważne dla tej rodziny. Więc to jest bardzo wyraźna sprawa. Co się nagle okazuje? Że mamy pewne nowe problemy. Mamy wspólny majątek, wspólne problemy, wspólne dzieci, wspólne trudności i wspólne sukcesy. Jest pytanie, jedni robią wszystko, żeby to się nie rozpadło, a drudzy oczywiście tego nie robią i to się rozpada. Proszę Państwa, to jest coś takiego. Przed wejściem do Unii mieliśmy inne problemy. Byliśmy wolni, biedni i wolni. Biedni, zagrożeni i wolni. W sensie niezależni, chociaż niewolni w sensie podległości Związkowi Radzieckiemu. Prawdę mówiąc, my do Unii Europejskiej nie szliśmy po pieniądze, tylko my do Unii Europejskiej przyszliśmy po to, żeby być w wolnym świecie. W wolnym świecie. I zdecydowaliśmy się pójść. Weszliśmy do tego klubu, bo nas wpuścili, chciałem Państwu przypomnieć. To nie nas prosili, żebyśmy weszli, tylko myśmy się prosili, żeby nas wpuścili. To jest istotne. Oni się zgodzili nas wpuścić na określonych warunkach. My te warunki zaakceptowaliśmy. Dzisiaj udajemy, że nie wiemy, co się stało.